Dzień dobry, Bartłomiej Reś, Polski Karawanin. Kłaniam się, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Miniony rok to przede wszystkim setki materiałów wideo opublikowanych na naszym kanale, oczywiście w serwisie YouTube. Te najpopularniejsze traktowały zawsze o jednej tematyce – amerykańskie kampery. I dzisiejszym materiale, podsumowującym cały rok, pokażę Wam prawdziwą wisienkę na torcie. Pojazd, który jest niesamowity pod naprawdę wieloma względami. Przede wszystkim ma niezwykłego właściciela, który stoi tuż obok i się uśmiecha. Przede wszystkim też jest bardzo mocno doinwestowany, jest gigantyczny i wszędzie tam, gdzie się pojawia, pojawia się też różne kwestie, pytania, jak się to prowadzi, jak to jeździ, jakie funkcjonalności on posiada. I w dzisiejszym materiale podsumowujący rok odpowiemy na wszystkie. Zapraszam Was serdecznie do oglądania tego materiału i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. A teraz czas start. Amerykański kamper. Zapraszam. Cześć, Olo. Witam serdecznie, cześć. Kopelat, Olka już znacie z materiału. Witam serdecznie, cześć. Jechaliśmy z Tobą na zawody, pamiętam, troszkę innym pojazdem, też amerykańskim. Dokładnie. Więc jeżeli chcecie poznać Olka i jego życiorys, to on tam jest zawarty. Dokładnie, zapraszam. Olo, dzisiaj się spotkaliśmy w wyjątkowej okazji. Długo się już umawialiśmy na ten materiał. Tak, umawialiśmy się długo, ale sam widzisz, no... Jak ktoś jest w rozjazdach, każdy gdzieś wyjeżdża, dużo teraz jest zlotów, ciężko się spotkać, ale nam się udało i zapraszam wszystkich do oglądnięcia tego kamperka, bo wiele pytań miałem zadawanych. Właśnie jak się podróżuje, jak to się stało, że ten kamper amerykański jeździ po europejskich drogach, co trzeba zrobić, żeby takim kamperkiem podróżować po europejskich drogach, więc zapraszam wszystkich serdecznie do oglądnięcia. No to idziemy. Olo, jak to się zaczęła historia w ogóle tego pojazdu, bo Ty miałeś Amerykańca. Tak. I postanowiłeś go wymienić ze względu na to, że szukałeś wersji takiej zimowej. Wiesz co, to był w ogóle przypadek, jak zakup pierwszego kampera i drugiego i zakochanie się w tych amerykańskich pojazdach. Ten kamper też był przypadkiem, nie planowałem zmian, zdarzyło się, no i z drugiej strony chciałem zobaczyć, jak się jeździ trochę większym kamperem z taką pełną integrą. Jeśli to dobrze nazwałem. Jakie to wymiary? 12 metrów długości, 3,85 wysokości, 2,55 szerokości. I teraz wszyscy się złapali za głowę. Mój Boże, jak tym się jeździ po europejskich drogach? No powiem tak, jeśli zbaczamy z drogi, która jest bez pobocza, no to trzeba zachować 100% czujność, żeby żadnego lusterka nie urwać. Ale jeśli podróżujemy autostradami, z drogami z dużym poboczem, to naprawdę nie stwarza to jakiegoś problemu w prowadzeniu. A manewrowanie na kempingach, na parcelach? Musisz wybierać te pola kempingowe, tak, na których tu nie ukrywam, jak mam znowu fajne miejsce, to może mnie zablokować brama wjazdowa, która nas przywita nazwą kempingu i okazuje się, że wysokość uniemożliwia wjazd. Więc tu troszkę trzeba takiego zrobić badanie rynku, zwłaszcza gdzie jedziemy na polach, których nie znamy. Chociaż do Chorwacji się wybraliśmy na bardzo spontanicznie, bez żadnych rezerwacji. No i pierwsza wjazd i udało się. Mieliśmy miejsce, bardzo fajne, też dzięki Tobie. Ale znowu, jak zorientowałem się, jakie są inne pola kempingowe, to stwierdziłem, że miałem farta strasznego. Tak. Ty też wybrałeś kampera, chcę poruszyć tą kwestię, ze względów bezpieczeństwa. Zawsze to powtarzasz. Wiesz co, tak, i bezpieczeństwa, bo jednak te amerykańskie pojazdy troszkę są bardziej solidniejsze. Druga sprawa, ja wiesz co, zakochałem się w ogóle w tych pojazdach amerykańskich. Bardzo różnią się od tych europejskich pojazdów, choćby wysuwanymi tymi slotami, które są, pozwalają z małego mieszkanka zrobić duże mieszkanie. I tu ta przestrzeń powoduje to, że bardzo jest komfortowo. A silnik? No silnik jest tutaj 6,8 litra V10, wolnosąca jednostka, czyli słynna amerykańska jednostka, która jak dbamy, to prawdopodobnie przeżyje tego kampera. No dobra, a co z tankowaniem? Bo tu nie masz gazu, nie masz instalacji gazowej, jeżeli chodzi o napęd.
jestem jakby przeciwnikiem gazu i faktem jest to chyba jeden z poważniejszych minusów amerykańskich pojazdów. Niestety, no, w związku z tym, że są gabaryty, duży silnik, który świetnie sprawdza się na górskich drogach czy jakichś przyspieszeniach, bo jednak masa około 11 ton no, robi swoje. I jest to też dość ważny czynnik, ale no, spalanie. No, każdy pewnie też jest ciekawy, więc muszę no właśnie, na to pytanie odpowiedzieć. Rząd 24-26 litrów trzeba liczyć na przejechanie 100 km. Spodziewałem się więcej, przyznam się. Powiem tak, że wszystko zależy od stylu jazdy. I tutaj już tych prędkości nie mamy takich gigantycznych, jak poprzednim miałeś okazję podróżować ze mną. Tutaj już jednak jedziemy dostojnie, spokojnie. Każdy jakiś taki szybki manewr trzeba dobrze przemyśleć. Jednak gabaryty pojazdu, no takiego małego autokaru, no, robią swoje, trzeba być czujnym kierowcą. Ty masz jeszcze hak, prawda? Bo ciągasz tą rajdóweczkę ze swoją. Tak, włącznie z tą przyczepą. Długość mam dłuższą od ciężarówki Tira z tak zwaną naczepą. Chyba, jeśli się nie mylę, jest 18-45 długości, ale wjeżdżając nawet w wąskie drogi nie było tak źle, ponieważ dystans za tą osią, który jest, powoduje, że ta przyczepa prawie jedzie w tej osi tylnej układu napędowego, więc nie było jakichś takich specyficznych problemów przy jakichś manewrowaniach. Gorzej może z cofaniem. Nagrywamy zimą. Chcę cię zapytać o opony, bo to też często pytanie pada. Jakie to są opony? To są zimówki? Wiesz co, tutaj też mieliśmy problem, bo znowu rozmiary amerykańskie nie zawsze występują w europejskich rozmiarach. I tutaj za pośrednictwem specjalistów z Continentala znaleźli taki rozmiar, który może być zastosowany w tym pojeździe. I to ten rozmiar tutaj, który mamy, to jest 275x70R22,5. Fabrycznie opona była wyższa i troszkę węższa, ale jakoś udało się to wszystko skompletować do tego, żeby no, w miarę bezpiecznie podróżować. I tu jeszcze akurat mamy oponę taką, których nie lubię, bo lubię albo jest opona letnia, albo zimowa, a tu jest taka opona właśnie uniwersalna. Na niewielkie zimne dni sobie da radę. Ale oprócz tego mamy łańcuchy, więc możemy na te wyprawy zimowe podróżować i być przygotowani. Jasne. Olo, w tej całej beczce miodu jest taka duża dosyć łyżka dziegciu polegająca na tym, że wtopiłeś trochę z zakupem, prawda? Wiesz co, to jest właśnie taki urok kupowania pojazdów amerykańskich, Bartek, bo nie wszystkie rzeczy jest możliwość sprawdzenia. Nie wiemy, czy wszystkie rzeczy działają. Pojazd amerykański już ma pierwszy problem, który wiąże się z tym, że nie można go podłączyć do naszej sieci stacjonarnej. I próby jakiegoś rozładowania akumulatorów, niemożliwości odpalania agregatów, sprawdzenia tego wszystkiego spowodowały to, że mimo, że kamper był idealnym pojazdem, miałeś okazję go świeżo po przyjeździe zobaczyć, że to nie był kamper, który gdzieś tam brał jakiś udział w crash teście i musiał być odbudowany. No ale przez długi bardzo postój na placu no, okazało się, że wiele czynników nie działa i wiąże się z tym. I jeszcze okazało się, że został rozkradziony ten układ w trakcie transportu grzewczy, o czym się dopiero przekonaliśmy w trakcie jakby tutaj pierwszych faz próby dostosowania go do europejskich pól kempingowych. Jasne, jasne. Czy możemy się tak przejść dookoła, bo tak, wiesz co, tak. Zawsze jestem ciekaw tych wszystkich schowków i mam wrażenie, że wszyscy chcą zajrzeć w te schowki. Pokażesz tak, nam chociaż kilka swojego. Oczywiście, pokażę z miłą chęcią. Przeraziłem się trochę tym, bo nie zagłębiałem, co może być nieciekawie, ale może z takich... To mój ulubiony. Tak, to jest też mój ulubiony, śmiało. Tu mamy telewizor, też niestety musiał zostać wymieniony, bo pasma amerykańskie nie odpowiadały tutaj naszym europejskim i wymieniliśmy go. Na pewno drugi twój ulubiony będzie po drugiej stronie, ale tutaj taki mamy jeden z większych schowków, gdzie mam wszystkie rzeczy, które są najbardziej potrzebne. Jakieś trójkąty, gaśnice, jak widzisz, jeszcze dużo miejsca jest wolnego. I jeszcze nawet jakieś świąteczne ozdóbki też, które są. Jeżdżą z nami cały rok. Tutaj kiedyś był element, gdzie był dostęp do akumulatorów, ale w związku z tym, że akumulatory zostały przerobione i w innym miejscu zastosowane, została taka luka. One tak wyjeżdżały, tak? Tak, wyjeżdżały, rozumiem. Dokładnie. Okay. A tutaj zaczyna się właściwie cały jeden z większych schowków kampera. On, jak widzimy, jest częściowo jest zajęty przez jedno z urządzeń, które umożliwia
jakby tutaj zarządzanie całą tą energią. On jest bardzo duży, bo on jest powiększony z tej strony. Widzisz, tu nie ma ściany. Nie ma ściany i jest na całej długości jak w autokarze. Jasne, jasne. Ogrzewanie Alde widzę tutaj, tak, ale to za chwilę. Też wrócimy za chwilę, do tego, bo to fajna przygoda. Dobra. Tutaj mamy tradycyjny zbiornik, gdzie miałeś okazję też testować, gdzie się kąpaliśmy dość dużą grupą i cały czas była gorąca woda. To chyba dzięki właśnie temu zbiorniczkowi amerykańskiemu nigdy nie zabraknie zimnej wody, bo sam wiesz, że jak już dwie osoby się zaczynają kąpać, to trzecia już w zimnej się kąpie. Dokładnie tak. Tutaj mamy zbiornik z wodą. Jaki ma pojemność od razu? To jest takie pytanie za 1000 punktów, ale sądzę, że przekracza te 300 litrów na pewno. On jest też opcją właśnie grzania. Rzadko się kupuje kampera w ogóle z jakąś opcją grzania, bo te kampery jednak są przygotowane na upalne dni, ale ten był z przygotowaniem, więc to takie szczęście w nieszczęściu. Tu jest schowek. Tu gdzieś był agregat, czy to jest to miejsce, czy... Nie, agregat mamy po drugiej stronie cały. Okej. Więc schowki są bardzo duże i co jest najważniejsze, że te schowki są, jak można tu zobaczyć, one są po drugiej stronie połączone w jedną całość, więc czyli można naprawdę nartki cokolwiek można spakować, jakieś długie przedmioty. Rozumiem, że ta drabinka to tutaj jest nie tak bez przypadku. Nie, jest to tak, to można wejść, można nawet na dachu sobie pochodzić, posprawdzać jakieś elementy, a jak jesteśmy na zawodach, to można trochę wyżej oglądać, co się dzieje na torze. 3,5 tony uciągu? 4 tony uciągu. 4 nawet tony. Tak, 4 tony uciągu mamy. Oczywiście Amerykanie mają jeszcze większą możliwość, ale na nasze tutaj warunki europejskie tylko tyle przydzielili. Wszędzie jest to oświetlenie. Ono ładnie wygląda. Bartek, to jest taki mój, wiesz, chyba lubię taką choinkę zrobić, ale z klasą, bo w związku z tym oświetleniem, które amerykańskie nie spełnia jakby wymogów naszych również, postanowiłem zmienić całe oświetlenie na LED-owe. I troszkę zaszalałem ze światłami wstecznymi, bo umówmy się, to są światła bardziej pomocnicze, bo mają prawie 500 W na wstecznym biegu. No dobra, ale to Ci pomaga przy manewrowaniu. Oczywiście, w ciemne teraz dni, jak jeździmy czy cokolwiek, to jest duże ułatwienie dla kierującego. Ale no, nie spodziewałem się, że chęć zamontowania tej ilości lampek spowoduje, że mamy 500 W, które musiało spowodować nową instalację elektryczną doprowadzającą. Jasne. Idziemy dalej. Tak, tu jest ten schowek taki bardziej elektryczny. Tutaj mamy 30 metrów kabla, jedno z urządzeń kolejnych, które umożliwia jakby funkcjonowanie tego kamperka. Po drugiej stronie chyba znajdziemy wejście na telewizję, bo wiesz co, w Kołobrzegu, na tych dużych placach antena mi nie łapie, bo jesteśmy w kręgu potężnych lasów, ale mają fajnie przygotowane te duże parcele, że można się podłączyć pod odpowiednią satelitę. No i przypadkowo dowiedziałem się, że mogę to zrobić na kablu. Nie musiałem ciągnąć kabla do serwerowni tam, żeby to wszystko działało. Wystarczyło podłączyć tutaj i cały układ działa. Okej. Okay. I tu mamy agregacik. To jest dość mocny agregat, bo Amerykanie na ogół montują dość... To jest właśnie oryginalny amerykański? Tak, oryginalny amerykański agregat. No, stworzył nam też troszkę problemów przy tym systemie europejskim, w związku z tym, że on pracuje na 60 Hz, a nasz gniazdka jest 50 Hz i teraz jakby zmieszać te dwa fakty, no to był mały problem. Ale tutaj sądzę, że technicy bardziej się na to wypowiedzą, dokładnie, bo to... Tak. Jak do tego doszli, też dziękujemy firmie, która zrobiła też osobne oprogramowanie pod nasz kamper, żeby to wszystko funkcjonowało. Gazowy, benzynowy? Benzynowy, na benzynce pracuje. Bardzo wystarczający, właściwie dwie klimatyzacje uciągnie bez zająknięcia. Nie przeszkadza Ci, jak pracuje? Chodzi mi o te efekty. W gruncie rzeczy on jest umiejscowiony pod sypialnią. Warkot delikatny słyszymy, ale jest bardzo mocno wygłuszony, więc nawet nie ma takiego dyskomfortu. Większy dyskomfort jest, jakby kamper stał obok, bo kiedyś na postoju odpaliłem agregat, bo musiałem doładować akumulatory i ktoś mnie poprosił, czy jest możliwość wyłączenia, albo zadał mi pytanie, kiedy go wyłączę, bo przyjechaliśmy dość późno na miejsce postojowe. Jasne, jasne. Tu mamy kolejny schowek.
I jest pusty. Jasne. Ile litrów paliwa się mieści w baku? Wiesz co, rekordowo zatankowałem 320 litrów paliwa. I to się raz zdarzyło, gdzie tak nie miałem stacji na drodze niemieckiej autostradzie i tak bardzo mocno tą rezerwę wyjechałem. Ale w granicach 260-280 litrów to tak wchodzi przy pierwszym zapaleniu. Jasne. A tutaj mamy instalację wodną. Instalacja wodna z dodatkowym systemem filtracji tej wody, która jest w zbiorniku i z możliwością tankowania, spłukiwania. Okay. Wszystkie zawory są podgrzewane, więc w okresie teraz tym zimowym, co byłem na wyjeździe, sprawdziło się, nic nie zamarzło, mimo tych mrozów w minus 9, które kasetki były. Kasetki na toalety oczywiście tutaj nie masz. Za to kocham amerykańskie, ale już z tego, co oglądam i widzę, zaczyna się to zmieniać również w europejskich kamperach. Sądzę, że no wiesz, to ma swoje plusy, bo zawsze kamperowiec się spotka gdzie? W toaletce, przy zrzucie, bo to najczęściej... Cześć, no i każdy się spotyka przy tym zrzucie. Ale już widzę, że idzie też ten trend budowania jakby tych kamperów z dużymi zbiornikami i no, fajny kierunek. Jasne. Wlewasz do toalety chemicznej jakiś tak, płyn? Tak, tak. Wlewam normalnie. Płyn normalnie, troszkę butelkę większy. Butelkę na całość? Nie, wiesz co, pół butelki wystarcza w zupełności, bo to jest jeden z chyba z pojemników, którego jeszcze nigdy nie zapełniłem nawet w 80% przy tygodniu pobycie 5 osób. Mhm. Jest potężny, częściej pozbywam się wody szarej, mimo też dużego zbiornika, no to... To wszystko gdzieś tam. Nie masz problemu, że z rzutem właśnie tego zbiornika na czarną, bo to też częste pytanie. Tak, wiesz co, tu mamy problem, ale w Chorwacji zadałem pytanie, że chciałem spuścić jakby w strefie zrzutu szarej wody wodę z toalety i pan powiedział, że nie ma jakby problemów, bo ta sama kanaliza jakby odprowadza jedno i drugie. Pytał się tylko, czy używam płynów. Powiedziałem, że używam. On powiedział, jak płyny są używane, to żadnych zapachów nie będzie. Zaproponował, żeby najpierw spuścić toaletę, a później wypłukać tymi elementami szarej wody. Ale co mnie zaskoczyło, wiele teraz jest jeszcze systemów, które w momencie zrzutu następuje ta mgiełka, która świetnie sprawdza się właśnie przy zrzucie tych nieczystości. Czy to jest prawda, Ola? Pytam Cię o takie szczegóły, że szok. Aż się boję. Czy to prawda, że nie robisz dwójki? No staram się nie robić, no co Ci powiem, nie? Wiąże się to z tym, że tam jest w tej całym układzie możliwość podłączenia węża i wtedy następuje płukanie tego zbiornika. Mhm. Jest to taki, no... Wiesz co, wykonuję tą brudną robotę cały czas. I w związku z tym nie chcę się. Jeśli nie ma sytuacji alarmowej... To tam jest toalet. Tak, dokładnie. jasne. Co dalej? Kolejne dwa duże schowki mamy, które są połączone. I widzisz, jeszcze narty są spakowane i one są połączone razem z tym schowkiem dużym, czyli można go zobaczyć w ten sposób. Wszystko się mieści, widzę. Całe wyposażenie kempingowe, wszystko. Nawet Ci powiem jeden plus, że nie wyciągnąłem tego z lata. Aha, okej. Okay. Czyli tak prawdziwie całoroczne. Dokładnie. Tutaj w związku z tym, że butla była amerykańska, postanowiłem przerobić ją, w związku też z atestami, które były potrzebne do tego, bo też nie każdy wie, że nieraz na promie żądają jakby certyfikatu tego wszystkiego. Jak mamy butlę, to mogą nie wpuścić. Postanowiłem ją wymienić. I jaka pojemność tutaj? 85 litrów. I powiedz mi, bo widzę zewnętrzne tutaj tankowanie gazu, czyli Ty normalnie na stacjach tankujesz. Normalnie tankuję i to też kolejny jest taki akcent, że nie muszę żadnych przeróbek dokręcać, coś wiesz, kombinować, bo to wszystko jedna wymiana butli. Zamontowałem ciut większą od amerykańskiej, była taka możliwość, więc wykorzystałem to. Powiedz mi, zimą nie masz z tym problemu? Chodzi mi o zamarzanie, nie. Wiesz, mieszanki, propan, nie, buta. Ponieważ wiesz co, nie faktem widzę, że lód się gromadzi na niej przy tych zimnych dniach, ale podobno te butle są tak skonfigurowane i są przygotowane do wyjazdów kamperowych, że no, może się zdarzyć przy końcówce gazu. Jasne. Ale nigdy mi się to nie zdarzyło, nie mam z tym problemów. Tu możesz rzucić okiem, tak? Ile jest zatankowane? Tak, rozumiem, jest wskaźnik, tak. To jest, no, to jest jedyny wskaźnik teraz, ile mamy gazu. Jasne. Ogrzewanie, rozumiem, gazowe. Tak, ogrzewanie gazowe. Ale ten schowek to jest chyba nasz wspólny ulubiony. To jest tak zwany schowek
Wiedziałem, że do tego dojdziemy. Troszkę już jest taki obdarty. Ale schłodzona. Ale jest schłodzona, tak. Jasne. W związku z tym, że też musiałem jakby zmienić oświetlenie, bo każdy użytkownik niestety musi wiedzieć o tym, że tak zwane te służby ITD bardzo mocno kontrolują jakby te pojazdy amerykańskie. No i musiałem niestety wymienić również oświetlenie z tak zwaną tą certyfikacją CE, żeby tą unijną, która umożliwia jakby temu pojazdowi się poruszania. No i tu zastosowałem oświetlenie LED-owe od pojazdów elektrycznych, też autobusów elektrycznych. Pasowało. No i mamy tak zwany certyfikowany amerykański kamper na drogi europejskie. Skoro stoimy tutaj przy tej przedniej szybie, chcę zwrócić uwagę na... To jest Viabox, rozumiem. Tak, to jest odpowiednik tego typu. Wiesz co, zawsze miałem z tym problem. Dużo problemów jest z ludzi za granicą, jakie to są masy, jaki to jest pojazd. I tutaj zastosowałem się do jednej z firm, która zaproponowała mi jakby Viatol, czyli ten... Nazwijmy to Viatol, wiemy o co tak, chodzi. Tak, wiemy o co chodzi, jakby opłaty drogowe międzynarodowe. I co to dało wiele przywilejów, ponieważ nie występuje pojazd jako pojazd camper, mają tylko pojazdy ciężarowe i autobusowe, a na wielu drogach autobusy są zwolnione z opłat. Tak jak też również kampery. Ale no niestety tutaj, no przykładowo Austria miałam za 50% ceny przejazdu. Okay. Nieważne czy ciągnę przyczepę, czy nie ciągnę. Niemcy mamy, też jesteśmy zwolnieni. Z wielu krajów jest takie zwolnienie całkowite, bo niestety oni podchodzą do autokarów troszkę inaczej. I to się mi bardzo spodobało. Boli po kieszeni opłaty w sensie? Nie, właśnie nie. No, ja ci coś powiem. Koledzy na podwójnej osi więcej płacą niż ja. A jeszcze przy tych takich promocyjnych zniżkach, które bym pewnie w życiu się nie dowiedział, no to musiałbym płacić więcej. Jasne. Co, czego nie widać jeszcze z zewnątrz, to te podpory, prawda? Je aha, tutaj wiesz widać co, bo tutaj tak, wiesz co, tu są też podpory, to taki jest w miarę standard, chyba mi się wydaje, w tych amerykańskich kamperach, chociaż nie w każdym są. To też ciężko, ale jedyną rzeczą, którą zmieniłem, to zmieniłem jakby usztywnienie całego tego pojazdu, ponieważ bujało? Niestety był bardzo bujającym takim żaglem na wietrze. I dużo rozmawiałem z polskimi firmami, każda tutaj uważała, że to jest specjalne zamówienie. No niektórzy nie chcieli nawet do tego podchodzić, bo wolą standardy Iveco, Fiat Ducato, to co mieli przygotowane. Mhm. A tutaj Amerykanie okazuje się, że mają na to rozwiązanie i wystarczyło tylko ściągnąć odpowiednie elementy i zamontować je. Ale tak ku ciekawostce ci powiem, przez zmianę opon okazuje się, że pewne fabryczne elementy na tylnej osi nie zadziałały. Okay. Były już, niestety połączyły się z oponą i tu musiałem drobne przeróbki przeprowadzać, ale system, który bez powietrza, specjalne gumy, które twardość została dostosowana do tego pojazdu i dodatkowo zamontowałem tak zwany wspomagacz układu kierowniczego. My byśmy to nazwali bardziej na tak zwane nagłe przypadki, typu jak pęknie opona czy cokolwiek, żeby tego pojazdu nie wyrwało kierownicy. Mhm. Ten teleskop jakby utrzymuje tą stabilizację jazdy. Kontynuuj. Nie, okej. Okay. A mechanicznie coś grzebałeś w silniku? Nie. Coś trzeba było wiesz robić? Co, zrobiłem standardy, czyli bardzo poważnie podeszłem do tego, bo jak każdy wie, pojazd amerykański, w ogóle pojazd powyżej 3,5 tony, z tym holowaniem zaczynają się cuda. I niestety przy takim gabarycie przyjeżdża potężny holownik, który niestety no, jest dość kosztowną imprezą, nie życzę nikomu. Ale i chciałem jakby tutaj te sprawy techniczne bardzo mocno zamknąć. Z ciekawostek alternator, który wydawało nam się, że jest prawie jak nowy, bo jak go miałem, to miał 19 tysięcy kilometrów przejechane, bo już był w kilometrach ustawiony jakby licznik. Nie widać było żadnych jakby takich spraw technicznych, żeby coś go bolało. Ale no okazało się, że poszedł do firmy, no to cały system użytkowania musiał być wymieniony, bo przez ten długi postój tego kampera, no te sprawy techniczne, no jednak Amerykanie mają inny styl podróżowania. Oni mało podróżują, ale dużo żyją w tym kamperze, nie? A my znowu dużo podróżujemy na odwrót. Mhm. I dlatego szukałem tej niezawodności. I taka jedna rzecz, która mi wyskoczyła, oczywiście te wszystkie rolki napinające, paski, wszystko wjechało nowe, mamy jeszcze na zapasie, bo
znowu jest to element taki w razie awarii, żeby dać sobie radę wymienić. Klakson jest oryginalny? Nie, nie jest oryginalny. Nie jest, nie? Kolejna rzecz, którą... A czemu on ma tu rurki jakieś podłączone? Tak, ponieważ wiesz co, kamper jest dość pojazdem dość ciekawym, bo nie ma układu pneumatycznego, tak jak większość pojazdów ciężarowych. On ma układ hamulcowy elektryczny, więc nie miałem skąd tego powietrza wziąć, więc musiałem znowu zastosować tego typu system trombitek. Fanatyk. Zwariowany jeszcze w dodatku. Witam wszystkich ponownie w środku w kamperze, jest już zdecydowanie cieplej. Tak. No, Bartek, jak widzisz, wszystko zostało zmienione. Właśnie, co zostało z oryginału? Lodówka, tak? Wiesz co, teoretycznie została lodówka i częściowo niektóre meble, bo jednak by tych mebli nie zmieniałem, bo one są no, zarąbiste, no, trwałe, solidne, prawdziwe drewno. Mhm. Pewne są jeszcze takie drobne sprawy, które teraz dopieszczamy w tym kamperze. Najlepszą rzeczą to sądzę jest ta lodówka, która się wszystkim podoba, bo lodówka jest wręcz potężna. Mleko? Nie? Nie? Mleko, u ciebie mleko. No, mleka tak. U ciebie nie znajdziesz. No jest przepotężna. Jest potężna lodówka. Można naprawdę dużo spakować, dużo elementów i potężny zamrażalnik, który mamy okazję zobaczyć. Mhm. Ale sądzę, że najlepszą rzeczą, która jest, to jest system filtracji całej wody. Tutaj? Który nie jest zamiejscowiony po prawej stronie. Tutaj jest filtr, który wkładamy. Mhm. Po lewej stronie mamy koskarkę lodów, która bardzo przydaje się w upalne dni wyjazdowe. I dodatkowy system właśnie tej filtracji powoduje to, że możemy tą wodę pić sobie tutaj prosto ze zbiornika, mówiąc takim żargonem. Mhm. Dodatkowo możemy sobie ten lód jeszcze kruszony zamówić albo w kostkach. No to jest chyba największy gadżet tego kampera. No ale też nie było łatwo, mówiłeś. Tu jakieś zbyt duże emisje ciepła, prawda? Tak, tak, tak. Wiesz co, ja przez to, że jeżdżę tym kamperem, bo wiesz, niektórzy posiadają kampery i mało nimi podróżują, a jednak 20 tysięcy przekroczyłem już w tym roku. Tak wynika jakby tutaj z ostatniego przeglądu. Zrobiłem 21 tysięcy kilometrów, więc trochę tym kamperem podróżuję i powoduje to, że szukam jakby tych zalet i wad. No, jedyny problem, który miałem, to była właśnie ta lodówka, która wydzielała jakby bardzo dużo ciepła, ale okazało się, że po prostu nie miała jakby odprowadzenia tego ciepła. I to gdzieś tam musiałem wszystko pozmieniać. No, właśnie, tych pierdołek takich było całkiem sporo, dużo. Prawda? To było, wiesz, to wszystkie pierdołki najbardziej nas gryzą, ale to są pierdołki właśnie wzięte z tego życia, z eksploatacji, jeżdżenia i szukania. Tutaj taka zmiana, nigdy nie używałem piekarnika, więc zastosowałem jakby mikrofalę. Tutaj dość duży był temat, jaką mikrofalę zastosować, ale tutaj fachowcy mi doradzili jaką i skorzystałem z tej opcji, jestem z tego najbardziej zadowolony jako facet. Niestety mikrofala miała jakieś uszkodzenia, nie szło tego naprawić. Jedyny problem, że nie szło znaleźć tak dużej, ale co umożliwiło zamontowanie przez to kolejnego zbiornika do Alde i przez to znalazło się miejsce, bo niestety ta cała mikrofala była tak duża. Ta poprzednia, tak? Tak, ona zajmowała całą zmianę. Zmieniliśmy też całe wnętrze, zrobiliśmy białe, bo jak pamiętasz, one było czarne. Czarne, takie bardzo ciemne. Takie wręcz, typowo amerykańskie, typowo amerykańskie. I Amerykanie też to teraz zmienili po 2020 roku, że zaczynają wchodzić taki trochę styl europejski. Tak jak my coś bierzemy od Amerykanów, tak Amerykanie biorą coś od nas. Mhm. W końcu te wszystkie sofy nie są z innej parafii i nie jest to pani bukietowa, jakby to nazywamy, że wszystko zaczyna być tak fajnie dopasowywane. Tapicerka też jest inna, oprzycie foteli, tutaj przód tutaj szoferka. Też zaszaliliśmy dość solidnie, ponieważ uparłem się na wzór i jakość skór z marki Bentleya. I taką skórę, i taką ankantarę zastosowałem tutaj. Obszyłem właściwie wszystkie elementy, które można było obszyć. Nie wiem, ja zawsze jak tu wchodzę, to ta przestrzeń dla mnie jest gigantyczna, no po prostu. No wiesz, przez my tu zrobiliśmy już kilka dobrych imprez, Olek. Pamiętam. Wiem, było bardzo przyjemnie i przyjaźnie, zwłaszcza jak się pogoda popsuła.
wracając do tego kokpitu, niestety też musiałem zmienić układ radia tutaj za pośrednictwem znowu fachowców, którym zaznaczyłem, że bardzo mi zależy na takim w miarę fajnie grającym sprzęcie z dopiską naprawdę fajnie grającym. I tutaj zastosowaliśmy parę rzeczy, które bardzo mi odpowiadają. I głośniki są wyciągnięte tutaj też do części mieszkalnej. Tak, do mieszkalnej i do części mieszkalnej, i do części szoferki. No fajnie to gra, miałeś też okazję posłuchać. Jest to dość specyficzne. Co dalej? I też zamontowaliśmy całą, została zmieniona cała kuchenka. Ale słuchajcie, no ja tutaj za dużo nie chciałbym za wiele mówić, ze względu na to, że to są już takie sprawy techniczne, które no, szczegóły, sądzę, żeby, detale. Detale, które najlepiej, żeby fachowiec się wypowiedział. To za chwilę, Ola. Ja bym chciał jeszcze przejść tutaj do tej tylnej części, bo tu jeszcze nie byliśmy. Tutaj mamy dwie sypialnie dla dzieci. Tu? Chociaż mówię dla dzieci, a dorośli też się wyśpią. Mhm. Ludzie o wzroście 1,80 m nie będą mieli problemu. A tu jest twoja sypialnia, ta główna. A tu jest moja sypialnia z telewizją, ze wszystkim. Czyli łącznie masz ile telewizorów? Trzy? Łącznie są trzy, więc to jest burżujstwo w kamperze mieć trzy telewizory, ale mamy trzy telewizory, które świetnie znowu działają i współgrają ze sobą. Okej. Dwa klimatyzatory? Tak, zmieniliśmy też amerykańskie klimatyzatory. Zastosowaliśmy firmę Webasto. Zależało mi na tej dwufunkcyjności, czyli grzanie i chłodzenie. I uważam to za dobry wybór. No to aneks sanitarny to jest ostatnia przestrzeń tutaj. Tak. Prowadź. Prowadzę. Tu mamy łazienkę z dużym prysznicem, jednoczęściową. Czemu tronu nie zmieniłeś, powiedz mi? Bo tron jest oryginalny, tak, prawda? Tak, tron jest oryginalny, może przez to, powiem ci szczerze, myślałem o tym, bo teraz tyle tych gadżetów wyszło, że fajnie by było zastosować ten chociaż systemem młynkowym na takim pociśnieniu. Miałem okazję to zobaczyć. Sądzę, że to by się świetnie sprawdziło i może bym się rozblokował z tą dwójką, nie? I w końcu mógłbym tą dwójkę robić w kamperze. Jasne, jasne. Olo, czy w takim razie teraz mogę Cię na chwilę zatrzymać, super, zrobić cięcie i przejdziemy do tematów technicznych? Tak jest. Dobra. Tutaj Tomek opowie Wam właśnie o tym systemie Arctica, który Amerykanie rzadko kiedy mają. Tomek, musisz przejąć mikrofon. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. To Ty się tutaj zajmowałeś całą elektryką i wszystkim. Nie masz dość Olka i tego samochodu? Szczerze? Szczerze? Mam dość. Tak? Mam dość. Bo to naprawdę tutaj po godzinach jeszcze, nie wiem, czy 400 godzin mojej pracy samej, już nie licząc wszystkich pomocników i osób, które z zaskoku były. Mhm. Nie wiem, czy to by się zachnęło w sumie w 1500 godzin, żeby to zmodernizować. Ja Cię kręcę. Czyli wszystko tutaj dosłownie wszystko jest wymienione. Wszystko było odświeżone, wymienione. Co można było polepszyć, to polepszyliśmy. Mhm. Co nadawało się tylko do wymiany, to wymieniliśmy, tak żeby wszystkie kryteria, jakie tutaj Olek chciał tak, żeby tak było spełnione. Są takie ciekawostki, mówiłeś na przykład, że użyliście prawie kilometra kabla, prawda? No kilometr akurat nie jest dużo, bo tutaj jednak byliśmy mocno ograniczeni przestrzenią, w którym te wiązki mogliśmy prowadzić, bo też tutaj kamper nie był od podstaw robiony, tak jak inne u nas firmie i przestrzeń niewielka, przez to kilometr niby dużo, dla mnie to jest niewiele, ale jeszcze całą instalację już obecną, amerykańską też wykorzystaliśmy, że nie ma żadnych przewodów, które luzem sobie leżą i nie mają żadnej funkcji. Jasne. Powiedz mi, najbardziej mnie ciekawi kwestia ogrzewania. Tu jest zamontowane ALDE. Jak to się w ogóle udało stworzyć? Bo wiem, że to było naprawdę niesamowite wyzwanie. ALDE, samo ALDE klient nam dostarczył, to był duży plus, bo w obecnych czasach przecież na każdy towar jest, nic nie ma, wszystko puste tak, w magazynach. Tak. Cały osprzęt, konwektory, wymienniki ciepła, wszystko mieliśmy dostarczone, jedynie nasz montaż to był, który też na pewno był, był oczywiście utrudniony przez prowadzenie przewodów w kanałach powietrznych, bo wcześniej auto było ogrzewane tylko powietrzem, teraz jest wodą. Więc w zakrętach rury przeciągaliśmy, żeby do każdego miejsca tutaj w aucie dotrzeć. Jak rozwiązaliście właśnie kwestię slajderów? No bo mówię, że w slajderach kolektorów nie ma. Nie ma kolektorów, są w pobliżu tych slajderów, są tam nawiewy.
Cała instalacja jest w tej części nieruchomej, praktycznie w podwójnej podłodze, głęboko schowane, a na wierzch tylko wychodzą elementy grzejne. Jak to się udało stworzyć? Bo my teraz nie jesteśmy w ogóle podłączeni, prawda, do zewnętrznego źródła zasilania teraz, w tym momencie. Nie jesteśmy. Działa klimatyzacja, działa podgrzewanie odłogowe. Tak. Gdybym chciał zrobić kawę albo skorzystać z mikrofali, to też działa. Te zaplecze musi być identyczne. W tej chwili mamy 3200 W poboru prądu, 230. Na wyświetlaczu widać, jaki jest pobór z akumulatora. Akurat w tym momencie już się załączył generator, który się automatycznie załącza w momencie, jak spadnie poniżej 40% pojemności akumulatoru. Sama akumulatory, tak, co ale, to jest? Olku, możesz wyłączyć generator? Od razu będziemy widzieć różnicę i to wszystko jest zasilane z dwóch akumulatorów litowo-fosforowo-żelazowych. To są te LiFePO? Tak, to są właśnie LiFePO. Tak. Każdy po 300 amperogodzin, w sumie mamy 600 amperogodzin. System 12-woltowy ze względu na to, że wykorzystywaliśmy, tutaj klient chciał, żeby wykorzystany został mocny alternator, jaki fabrycznie się znajdował w tym pojeździe. Bo przeważnie przy takich obciążeniach lepiej zrobić system 24-woltowy. Mamy inwerter o mocy 5000 VA, co się przekłada na 4,5 około 1000 W. Więc ze spokojem możemy właśnie wszystkie klimatyzatory używać, ogrzewanie podłogowe i jak teraz stawimy ekspres, nadal nic się nie wydarzy. Ale gdyby mimo wszystko tej energii zabrakło z tego inwertera, automatycznie załączy nam się generator, żeby wspomóc cały system. Nie wrzucaliście paneli na dach? Nie, nie wrzucaliśmy, nie. Bo było założenie, że za każdym razem się podpinamy do sieci, bo tutaj specyfika właśnie życia klienta jest taka, że często wjeżdża na tory, gdzie tam spędza parę tygodni. Zazwyczaj jest możliwość podpięcia się do zasilania zewnętrznego, ale gdyby tego jednak nie było, no to jest ten mocny generator 5,5 kW. Jasne. No to Victron na pokładzie? Victron. Victron, wszędzie, cały osprzęt? Cały osprzęt Victron, nie mówimy o drobnicy, grube elementy to tylko Victron. Ile to kosztuje? W detalu za sam sprzęt 80 000 zł. Aż się za portfel chwyciłem i za serce przy okazji. Niekiedy cały kamper tyle kosztuje. Jasne. Mam na myśli busa w Ducato przykładowo. A tutaj sam sprzęt już nie licząc całego osprzętu i montażu. Mówiłeś, że Victron wspomagał Was w ogóle przy tej całej przeróbce, przy tej tak, całej instalacji. Jest super wsparcie techniczne, żeby skonfigurować, bo tutaj mieliśmy duże problemy chociażby z tego względu, że mamy amerykański generator, który pracuje w 60 Hz, żeby się tutaj zgrał z resztą instalacji w 50 Hz. Jasne. Jasne. Powiedz mi, słyszałem też, że tym kamperem jakby zarządzać można i można go też serwisować w sposób zdalny. Tak jest. Jakiekolwiek usterki, to staram się zawsze pomóc przez laptopa, tylko potrzebuję tutaj udostępnić internet. Jak to wygląda wtedy? W sensie, ty mówisz Olkowi, słuchaj, sprawdź to i to, nie, albo... przeważnie to jest tak. Olek zgłasza problem, ja mówię, udostępnij internet, sprawdzam, co jest, naprawiam i już zapominam o sprawie. W ten sposób. W dowolnym miejscu. W dowolnym miejscu, byle żeby było połączenie. Ja się kręcę, niesamowita rzecz. No dobra, czy testowaliście jakąś taką maksymalną wydajność tej całej instalacji elektrycznej? Cała instalacja maksymalnie jest w stanie udźwignąć 11 kW. 11 kW. No tak, 11 kW. Jeśli wszystko tu włączymy naraz, wszystkie elementy grzejne, czajniki, ekspresy, mikrofalówkę, zmywarkę, piec dodatkowo, który ma 3 kW grzania elektrycznego, nie licząc gazowego. Dzisiaj się spotkaliśmy u Was też w firmie, bo nadal coś tam grzebiecie jeszcze. No, za każdym razem co lista jest. Się nie kończy. Jak tylko jakiś zbliża się wyjazd Olka, no to już tutaj auto jest podstawione, żeby coś pokończyć. Albo dopieścić. Tak. Jasne. Ogrzewanie jest też wrzucone tutaj do szoferki, do przodu, żeby zniwelować te mostki zimne? Tak, tak. Są dwa konwektory, na razie jeszcze bez obudów, to jest kolejny etap. Czyli tu, prawo-lewo, tak? Prawo-lewo, do tego jeszcze będzie kolejne nitki pod deskę rozdzielczą do nagrzewnic z wentylatorem. Jasne. Czyli całe napięcie pracuje nawet, nie wiem, w trakcie jazdy, bezproblemowo. Bezproblemowo. Ze wszystkich tutaj 230 możemy korzystać. Tak jest. Jak w domu. Z klimatyzacji również, no chociaż jest ryzyko, że skropliny nam wlecą do środka. Tak, zdarzyło nam się to raz, że skropliny przy upalnym
dniu, gdy jeden klimatyzator chodził, bo jeden klimatyzator w czasie jazdy mogę go sobie załączyć, więc tą przestrzeń zawsze załączona, żeby tu było w miarę przyjemnie. Zdarzyło mi się, że skropliny wjechały do środka. Po prostu sterniki cofnęły się i jasne, nagle się pojawiła woda i byliśmy w wielkim szoku, co się dzieje. Jaka awaria znowu nowa powstała. Często ludzie pytają na grupach karawaningowych, nie może nie w kontekście takich amerykańskich kamperów, ale da się uruchomić w takim razie klimatyzatory z instalacji tej zamontowanej tutaj bez zewnętrznego źródła zasilania? Da się, ale to trzeba dysponować sporym zapasem mocy. Tutaj też właśnie było od klienta wymaganie, żeby przed spaniem można było używać wszystkich klimatyzatorów przynajmniej przez 3 godziny, nie odpalając generatora. Więc mamy tutaj pobór prądu rzędu 2 kW przez 3 godziny. Na każdą? To jest łącznie. Łącznie. Minimum, jakie tutaj kryterium musieliśmy spełnić. Jasne, jasne, że tak. No dobra, czy to już koniec? Nie, to jeszcze sporo. Możemy teraz każdy element po kolei pokazać. Pokazuj, pokazuj w takim razie, proszę bardzo. Dodatkowo jeszcze tak. Mamy też lodówkę ze Stanów, która cały czas potrzebuje prądu 120 V, więc dla niej osobno mamy zamontowany mniejszy inwerter, który właśnie z 12 daje 120. Awaryjnie jest jeszcze poprzedni inwerter, który był fabrycznie w tym aucie zainstalowany, że w razie gdyby coś się wydarzyło, w co wątpię, można użyć dodatkowy tamten. Okej. Wszystko sterujemy z... Tutaj możemy monitorować, sprawdzić, jaki jest aktualny stan instalacji, jaki jest pobór z tego poziomu i prosta konfiguracja też tutaj z pozycji panela. Bardziej dokładnie oczywiście trzeba się połączyć przez laptopa, przez komputer. A ten duży czarny panel jest oryginalny, to prawda? Jest oryginalny panel, tak. Stąd sterujemy slotami, które wjeżdżają. Uruchamiamy pompę wody, żeby była w czuwaniu. I możemy jeszcze funkcję Arctic, która jest rzadko spotykana ogólnie w amerykańskich autach, która nam dodatkowo podgrzewa węże i zbiorniki wody, świeżej wody, okay, żeby tam nie zamarzło, cały czas może było funkcjonować. I to pracuje na jakim napięciu? To pracuje na 12 V. Na 12 V. Mhm. Więc też z tych akumulatorów jest pobierany prąd, żeby to ogrzać. Jasne, jasne. Co dalej? Co dalej? Wcześniej było ogrzewanie nawiewowe. Też ten nawiew był skierowany do przestrzeni, gdzie znajdują się wszystkie, cała hydraulika. Z tego względu, że jak było używane tutaj, ogrzewane wewnątrz, żeby również to ciepło tam dochodziło, skoro usunęliśmy ten nawiew, było trzeba to czymś zrekompensować i też dołożyliśmy kolejne nagrzewnice z wentylatorem właśnie w tą przestrzeń, żeby tam cały czas było dodatniej temperaturze, mimo takich mrozów, jak teraz niedawno jasne, były. Jasne, jasne, że tak. Co dalej? Co dalej? Alde ma swój zasobnik wody, ale też użyliśmy oryginalnego ze Stanów bojlera gazowego, więc obydwa urządzenia się wspierają nawzajem. Tutaj nie ma opcji, żeby 10 osób biorąc prysznic jeden po drugim, któryś spotkał się z zimną wodą, bo cały czas będzie dogrzewane. Jasne. Wystarczająco szybko. Niesamowite. Okej, dobra. Mam wrażenie, że połączenie tego wszystkiego, tych wszystkich elementów, nowych, starych, jest jakiś kosmos. Zresztą chyba trzeba było na początku, nie wiem, rozplanować to jakoś odpowiednio. Czy tak poszliście na żywioł, a potem i tak wychodziły rzeczy po drodze. Z doświadczenia już nie trzeba planować, przynajmniej dla mnie, takich większych instalacji. Lata doświadczenia jednak robią swoje. Jasne, jasne, że tak. Dobra, co dalej? Ogrzewanie podłogowe. Mamy folię grzewczą. Praktycznie pod całą podłogą, również stąd załączane. Ogrzewanie podłogowe możemy też wykorzystywać na postoju, bez podpinania się, bez uruchamiania generatora z akumulatorów zasilać, ale oczywiście przez internet, bo to jest system 230 V. Jasne. Cieplutko ci? Wiesz co, jest mi tak gorąco w te zimne dni, że chyba się czymś spłodzimy, co to na to? już się zaczyna. Dobra, co dalej? Co dalej? Olek wspominał o trzech telewizorach. Tak. Telewizory są ze sobą połączone przez splittery HDMI, także na każdym telewizorze możemy uzyskać obraz z satelity.
w zależności, w którym pomieszczeniu tutaj będzie właściciel przebywał. Oyster? Oyster na dachu. Ten topowy pewnie. Ten topowy premium z największą czaszą. Nie ma żadnego problemu, żeby będąc nawet w lesie złapać sygnał. Jasne. Kamera, zapraszam, zobaczcie, to jest dobre zaplecze pokazane tego. Tu jakieś 200, to tam na później, ale tu generalnie całą instalację. Na paliwo, tak, ale to jest niesamowite. Tylko gniazdek brakuje wręcz. Jasne, jasne. Właśnie, gniazdka, tu wszędzie są, prawda? W samej kuchni ja naliczyłem 6 gniazdek. Łącznie jest chyba 32 kontakty w całym aucie. 32 kontakty? Tak, jeszcze trzeba liczyć wszystkie kontakty w sowkach. A, no każdy sowek też ma osobno, żeby w każdym miejscu można było korzystać. Jasne. Wszystko w każdym momencie do użytku. Jasne. Wiesz, Bartku, zrobiliśmy gniazdka również na zewnątrz, bo nieraz na pewno osoby, które podróżują kamperami, no była sytuacja, żeby coś podłączyć na zewnątrz, nie ciągnąć przedłużacza, albo z tej szafki, jeśli jest taka możliwość, tej całej rozdzielnicy, albo podłączali do kampera w środku i ten przedłużacz gdzieś tam przez te schody przechodził. Tak. Chcieliśmy to zniwelować, zwłaszcza, że też mamy mobilną kuchnię, która jest montowana na zewnątrz, te upalne dni i ona jest elektryczna i jest podczepiona. W każdym schowku mamy po dwa gniazda. Jasne, czyli czy kuchenka, czy grill? Tak, wszystko, tak, wszystko tak, możliwe. Jasne. Ja tam widziałem jeszcze przy wejściu są jakieś przełączniki tutaj, prawda? Tu przy samym bocznym wejściu. Głównie to jest panel fabryczny, który obsługuje oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, dekoracyjne oraz stopień, żeby go z automatu wysunąć. Jasne, że tak. Nie wiem, o co jeszcze mogę zapytać. Czy tu jest sterownik? Tak, tu mamy sterownik do satelity. Aha. Stąd tutaj musimy otworzyć. Mam. Nacisnąć przycisk, żeby nam się jest tutaj. Uruchomiła Aha. satelita. Jasne, jasne. I dalej już się wszystko dzieje z automatu. Mhm. No. Tak samo tutaj audio zmieniliśmy. Mój przyjaciel z realizacji dźwięku dobrał nam sprzęt. Też robiliśmy tutaj badania akustyczne, żeby jak najlepszej to wszystko zagrało, żeby było komfortowo i w miarę, no, perfekcji tu się nie osiągnie, ale żeby naprawdę audiofil był również zadowolony. Jasne, jasne. Jasne. Jestem pod tak wielkim wrażeniem, że szok. Wymaganie kolejne było radio Pionier AVIC. Musieliśmy do tego radia zmienić całą instalację, która sygnały podawała, ponieważ wcześniej był starszy model. Także mamy wyciągnięte na dach do wspólnej anteny płetwy rekina GPS, FM, AM, DAB. Wszystko jest w jedno ściągnięte. I to jest właśnie, zmierzam do tego, że największy mankament w modernizacji samochodów amerykańskich, kamperów, przeciąganie przewodów, nie niszcząc zabudowy wewnątrz. Tutaj wszystko jest sklejone na zszywki, więc jakikolwiek przewód, żeby w ścianie przez dach przeciągnąć, to jest dziesiątki godzin. Jasne, czyli gdybyś budował to od podstaw, nie byłoby problemu. Wydaje mi się, że byłoby szybciej. Jasne, jasne. Chociażby ściana między łazienką, gdzie mamy te panele, rozebranie i złożenie ściany zajęło nam 80 godzin. Tylko tej ściany? Tylko tej jednej ściany, żeby przewodami dojść w to miejsce, żeby tam było całe centrum dowodzenia. Jasne, jasne, że tak. No dobra. Coś więcej, Tomku? Coś więcej. Z grubsza chyba tyle, prawda? Z grubsza nie, jeszcze mamy dużo. Jeszcze dużo. No dodatkowe oświetlenie, ale to jest drobnica, więc nie będziemy się na tym rozczulać. Przejdźmy może na dół, do schowków. Prowadź. Pod schodami mamy akumulatory, które są w tej chwili obudowane, ocieplone z podgrzewaniem. W sumie dwa duże akumulatory po 300 amperogodzin. Muszą być ogrzewane, nie? Muszą być ogrzewane z tego względu, że w ujemnych temperaturach elektrolit w akumulatorach ulega rozpadowi, kiedy go ładujemy. Przez to każde ładowanie rozpoczyna się ogrzewaniem, żeby miały przynajmniej 5 stopni w plusie i wtedy zaczynają pobierać prąd. Jasne, jasne. Samo. Całą instalację, bo tutaj też było rozdzielnia ze stanów. Wszystko musi się podwinować do góry. Część usunęliśmy, dołożyliśmy nasze przekaźniki, zabezpieczenia, półprzewodniki, izolatory. Pogoda nie zachęcała podobno do wytężonej pracy. Nie, akurat mieliśmy wtedy taką sytuację, że ogrzewania nie było i myśleliśmy na chłodnej hali to wszystko wykonywać. Z tego względu też, że mamy 12 V przy takim dużym obciążeniu,
przewody 120 kwadrat muszą dochodzić w dwóch parach do inwertera. Jasne. Co dalej? Schody zaliczone. Schody zaliczone. No ale inwerter z ładowarką Quattro 12 na 5000 220 amper. Prąd ładowania. W tej chwili zasila głównie ogrzewanie wewnątrz i działa w systemie supportu, ponieważ generator nie jest w stanie zapewnić w 100% zasilania całego systemu, plus jeszcze, żeby było jakiekolwiek ładowanie. Mhm. Obok, no w tym miejscu łączy się zasilanie z zewnątrz, zasilanie z generatora i przetwarzanie prądu z akumulatorów. Czyli co, to taki mózg, tłumacząc tak mózg bardzo kolokwialnie? Mózg może nie, narzędzie wykonawcze. Okay. Bo mózgiem w tym przypadku jest serbo. Mhm. Właśnie system, który nam to wszystko kontroluje, z którym możemy się zdalnie łączyć. I też były problemy, Olo mówił, z przegrzewaniem się, prawdopodobnie. Tak, jednak tutaj wybrane było miejsce z największą przestrzenią, ale przeważnie tutaj jest dużo bagaży, więc nie ma miejsca, żeby oddawać to ciepło i się wentylować. Przez co zrobiliśmy dodatkowy system, żeby całe ciepło było wyprowadzane na dach, tutaj ze schowka, kiedy się przegrzeje, bo upalny dzień przy zamkniętym schowku wewnątrz może być około 50 stopni. Jak zacznie jeszcze pracować inwerter bądź ładowarka, temperatura może wzrosnąć do 60-70, już wtedy no, wszystko się wyłącza. To już zaczyna się automatu jest zabezpieczenie, nie uszkodzi się, ale no, jest dyskomfort dla użytkowników, że nie mają prądu. Jasne, jasne, że tak. Co dalej? Obok Quattro jest bocznik, który mierzy nam przepływ prądu. Aha. Oblicza procentowo, ile nam zostało energii, jakie jest użycie. Wszystko podaje w amperach, bo tak jak przeważnie w większości kamperów wskaźnikiem naładowania jest woltomierz. Przy akumulatorach litowych byłoby to niewymierne, bo litowe cały czas trzymają wysokie napięcie aż do końca. Więc tutaj trzeba ampery mierzyć. Yes. Generator jest ze Stanów, więc na wyjściu ma 120 V. Żeby współdziałało z całą resztą sprzętu, było trzeba to trzeba było podbić napięcie i mamy 230 przez autotransformator, również marki Victron. Mhm. Cały osprzęt jest z Victrona. Cały osprzęt z Victrona. Generalnie wasza firma opiewa się na tej marce? Na jak tej... budujecie w ogóle kampery? Czyli z doświadczenia już używamy tylko najwyższej jakości, więc Victron i Mastervolt. Jasne. W większości wypadków jest u nas stosowane. Jasne. Co oczywiście dalej? Jak są mniejsze kampery, no to też takie ogólnie dostępne Votronika, a to jak już klient będzie sobie wymagał. Jasne. Wymieniliśmy bufę z gazem. No tak. Żeby była większa i spełniała normy. To jest taka butla samochodowa? Tak, czy samochodowa. Samochodowa do tankowania LPG. I na tym głównie Alde jest tym zasilane i kuchenka. Jasne. Ta kuchenka w mniejszym stopniu. Więc... Pytałem Olka o taką kwestię, jak to z zimą jest. Tankujemy mieszankę propan-butan, a wszyscy mówią, że no butan zimą niekoniecznie. Tankujemy to, co jest na stacji, a stacje zawsze mają już odpowiednią mieszankę. Tak jest. Więc nie mamy za bardzo wyboru, co tankujemy, bo bierzemy, co dają. No tak. Tak naprawdę, ale przeważnie no to nie ma z tym problemu, żeby cały czas odpowiednie parowanie tego gazu nastąpiło. Tutaj też ze Stanów ściągnęliśmy nowy parownik właśnie do dużych przepływów. W sumie to są dwa parowniki. Jeśli któryś się zawiesi, zawsze działa kolejny. Jasne. Jeśli mimo wszystko przy dużych mrozach. Jakieś zużycie gazu? Coś możesz mi rzucić jakimiś danymi? 400 gram na godzinę przy pełnym obciążeniu, no to nie, około litra gazu. Okej. Okay. Będzie pobierało. Okej. Okay. Na każdą godzinę pracy. Na każdą godzinę pracy. No dobra. No z tym, że tu mamy 6 kW ogrzewania z gazu. No ale kubatura też. Kubatura jest spora, owszem. Niesamowita. No i tam mamy właśnie przetwornicę do zasilania lodówki. Tylko pod lodówkę. Tylko pod lodówkę. I tam jest z tyłu jest Victrona, z przodu mamy przetwornicę fabryczną, która była w tym aucie od początku. Jako rezerwowa. Wystarczy tylko jeden bezpiecznik dołożyć i będzie nam działało. Jasne. Zmieniliśmy całe oświetlenie zewnętrzne do jazdy. Wszystkie lampy zostały wymienione na nowe, które mają oczywiście lepsze parametry, jeśli chodzi o ilość lumenów.
dołożyliśmy też akcesoria takie jak klaksony powietrzne z dodatkowymi kompresorami, bo wiadomo, że to Olek jedzie. No jasne, jasne. Czyli podsumowując, 80 tysięcy sam sprzęt. Sam sprzęt, ale jeszcze... Kilkaset godzin pracy, robocizna i jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec i sądzę, znając tego klienta, to długo nie będzie końca. Chyba, to... że zmieni auto. To wtedy od nowa. To wszystko wtedy... się zacznie. To tak. Nie życzę Ci tego. Dziękuję Ci, Tomku, za wszystko dzisiaj. Jakbyście szukali naprawdę firmy, która kompleksowo się zajmie właśnie takimi projektami, camperspol.pl i oczywiście Tomek. Bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo. No dobrze, Olo, to pasjonat jesteś na 100%. Samochód jest niesamowity. Podróżujesz rodzinnie? Tak zapytam? Wiesz co, 50 na 50. I rodzinnie, i prywatnie. Jak dobrze wiesz, że jeżdżę na te zawody i taki był na początku cel zakupu tego kampera, że chciałem go użytkować tylko do swoich jakby spraw prywatnych. A tu się okazało, że jednak rodzina się zaraziła i ten karawanik jakby się im spodobał. Mhm. Więc równie z tego się podwójnie cieszę, bo jest to coś fajnego, można gdzieś wyjechać spontanicznie. Ten styl mi bardzo odpowiada. No jak właśnie. Sam wiesz, nie każdemu ten styl odpowiada, ale sądzę, że jeśli ktoś spróbuje i mu się spodoba, no to jest dobry kierunek, żeby później pomyśleć sobie o zakupie i wybranie odpowiedniego kampera. Czy w takim razie poleciłbyś zakup dzisiaj kampera, dostosowania go do europejskich jakby potrzeb? Ja nie mówię już o kompletnej przeróbce, jaką masz tutaj, ale odnoszę wrażenie, że jednak z całego materiału można wysnuć wniosek, że bez 500 000 albo i nawet więcej nie podchodź do tematu amerykańskiego samochodu kamperowego, bo mogą Cię pewne rzeczy zaskoczyć. Tak, powiem, że zawsze zakup za oceanu jest to zakup dość taki, no kupujemy na zdjęciach. Dopóki nie wsiądziesz w samolot, nie polecisz, nie podotykasz, nie dokonasz jakichś jazd testowych, próbnych, no to jest zakup loteryjny. Albo kupisz bardzo dobrze, albo kupisz źle. No i to jest taka loteria pod względem zakupu tego typu pojazdu. Uważam, i tu jeszcze mamy kolejny czynnik, bo transport to jest druga rzecz, gdzie mogą pewne elementy zostać, no, mówiąc szczerze, no, okradzione, tak? Mm-hmm. Bo jest tyle tych firm, która pośredniczy przy tym transporcie, że to później ciężko znaleźć winnego. I tutaj z takim czymś się zetknąłem, z tym najgorszym złem, czyli kamper był fajny, ale no, dużo rzeczy zostało pozabieranych, albo dużo rzeczy też nie działało. I tego nie mogłem sprawdzić przed zakupem. Była to taka trochę loteria, jak przy spontanie zakupu. Szybki jest. Zakup, a później martwimy się, co dalej. No to ile Cię wyniosło, ile Cię wyniósł ten samochód? Ale mówisz o zakupie czy o przeróbce? Mówię już o ostatecznej kwocie. Nie, no to jest, sądzę, że przekroczyliśmy 1 000 000 złotych. Przekroczyliście jednak. Mhm. Tak. A sam zakup, dla porównania, powiedz? Udało Ci się go dobrze kupić? Udało mi się go dobrze kupić. Tak jak Ci wspomniałem, trochę mieliśmy taką mieszaną transakcję. Zakup, uważam, był dobrze kupiony. I tyle. Masz plany, nie? Na inny pojazd. Wiesz, są plany. Myślę o zakupie kampera... Może Tomek już się załamał, wiesz, jak zadałem Ci to pytanie. No wiem. Myślę o zakupie kampera ze Stanów. Chciałbym w końcu wybrać takie wnętrze, które będzie mnie satysfakcjonowało. Zwłaszcza, że ja teraz ostatnimi nasze wyjazdy to są albo w dwójkę, albo w trzy osoby, więc nie jedziemy w jakąś grupą pod wezwaniem, ale nastawiam się na zakup przede wszystkim ze względu na silnik. Następny zakup, co mogę dodać, że będzie to kamper z silnikiem z tyłu. Bo chciałbym przetestować, jak się takim kamperem też podróżuje z silnikiem z tyłu i oczywiście już mieć, mając tą praktykę, że te 11-12 metrów to jest maks na europejskich drogach, szukam właśnie w tych wymiarach czegoś, co mi się spodoba. Dlaczego w takim razie nie kupisz sobie europejskiego kampera, nawet z rozsuwanymi bokami, zapłacić za niego 2-3 miliony złotych, ale zaoszczędzisz mnóstwo czasu i będziesz miał spokój? To jest dobre pytanie. Powiem Ci w ten sposób. Zetknęliśmy się z tym najgorszą rzeczą, jaką jest ekologia.
I ta ekologia doprowadziła do tego, sądzę, że teraz przy tych nowych kamperach stykamy się bardzo mocno, drastycznie, gdzie producenci są zmuszeni do zlikwidowania 3-litrowego silnika, który jest w Iveco, i zastępują to jakby... Dwulitrowkami. Dwulitrowkami i lepszą skrzynią biegów, która bardziej przerzuca te biegi. Jeszcze Amerykanie nie idą w tym kierunku. I jest to jednak silnik, który jest, mówię, bardzo niezawodnym silnikiem. Sam wiesz, że te mniejsze pojemności borykają się z różnymi problemami, nie mówiąc o wjazdach na górkę, czy ciągnięciu przyczepy, nawet tej lekkiej, gdzie nieraz chcemy zabrać jakieś motocykle, rowery, i nie stanowi dla tego pojazdu jakby jakiegoś problemu pod względem mocy, której niestety w dzisiejszych pojazdach zaczyna bardzo brakować, i nawet w tych pojazdach ciężkich, i sądzę, że dopóki nie będzie na to jakiegoś rozwiązania złotego, no to ten amerykański kamper jest takim rozwiązaniem na to problem. Olo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, za imprezy, za wyjazdy. Widzimy się na szlaku, prawda? Bo jak nie tym, to innym. Tak, dokładnie. Teraz rozpocząłem kolejny jakby sezon w swoim życiu, wyjazdy zimowe. Jest dużo tych imprez. Próbujemy teraz jakby zobaczyć, jak się kamper sprawdza zimą. I okazuje się, że nie tylko latem można jeździć kamperem. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do końca materiału, to serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza prezentacja się podobała. Jeżeli oczywiście tak było, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał Polski Karawanik. Jeszcze raz, panowie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam, trzymaj się. Tak. Ja już nie wiem, jak w tej pandemii. Dawaj, buziaka.